siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj poruszymy sobie bardzo delikatny, jak i również gorący temat ostatnich dni, a będzie to Pulse Chain i Pulse X i Richard Hart i największy airdrop w historii krypto. Tak, nie wiem czy wiecie, ale również go pewnie dostaliście. Także to będzie dzisiejszy temat przewodni, opowiem Wam. Czy to jest rewolucja, czy mamy szansę na tym zarobić, ile tutaj możemy stracić? Stracić możemy zawsze, 100% jak zwykle. Pobawimy się trochę na tym łańcuchu, postawiamy sobie jakąś farmę, jeśli się uda, pokażę Wam również bridge i wszystko, co udało mi się tutaj znaleźć, także już nie przeciągając, zapraszam tradycyjnie na intro! Dobrze, zapraszam oczywiście na mojego bloga moneymakesmoney.info, a my tymczasem wbijamy tutaj na pulsechain.com i możemy się dowiedzieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Możemy sobie dodać od razu tą sieć Pulsechain do naszego MetaMaska. Mamy tutaj informacje dla deweloperów, możemy sobie otworzyć ich GitLab'a, spojrzeć na ich repozytorium, no właśnie, które jest dość puste. Tutaj mamy Pulsechain, możemy sobie to wszystko prześwietlić. No ja nie jestem programistą, nie mam wiedzy, która by mi pozwalała ocenić tą pracę, jednak z tego, co udało mi się dowiedzieć, nie zostało tam wprowadzonych zbyt wiele zmian, które by właśnie miały powodować jakieś magiczne zwiększenie skalowalności tej sieci, ponieważ celami Pulsechaina jest podniesienie wartości Ethereum ze względu na to, na rozładowanie tego całego napięcia. Ethereum ma problem ze skalowalnością już od kilku lat, dlatego mamy te wszystkie layer 2 i tak dalej. Kolejnym celem jest wzbogacenie użytkowników Ethereum. Ze względu na to, że jest to fork, to również zostały przeforkowane nasze tokeny, które istnieją już na sieci Pulsechain. Pokażę Wam dzisiaj, jak możemy je odnaleźć, dodać je do naszego portfela i co możemy z nimi zrobić. Kolejnym celem jest wzbogacenie ERC20, jak i również użytkowników NFT. Wiem, że Zen też ma tutaj dodać swoje wsparcie, więc będą mintować Zeny. Poza tym łatwy w użyciu. Jak wiadomo, używamy tutaj MetaMaska. Lower fees. Pulsechain jest 17% szybszy od Ethereum ze względu na bloki, które zajmują 10 sekund, a nie 12. No ciekawe, jakby przenieść ten cały ruch z Ethereum, czy Pulsechain by dalej stał. Pulsechain jest również eco-friendly ze względu na to, że jest proof of stake, a nie proof of work, czyli go nie kopiemy. Do tego Pulsechain jest tokenem deflacyjnym, ale wszyscy walidatorzy mogą zarabiać Pulsechain poprzez utrzymywanie sieci w postaci walidacji kolejnych bloków. Tutaj mamy jakiś testimonial, interoperacyjność, czyli mostkowanie. Bez mostu taka sieć po prostu jest zamknięta w swoim własnym ekosystemie, no i ani żaden kapitał nie może tam napłynąć, ani żaden kapitał nie może wypłynąć. Więc całe to poświęcenie, które miało miejsce w 2021 roku, bez jakiegokolwiek bridge'a, no nie ma tutaj sensu. I bridge właśnie został odpalony dość niedawno, jednak no jest problem z przepustowością. Dobrze, możemy sobie wskoczyć na PulseX'a, a PulseX jest niczym innym jak po prostu zdecentralizowaną giełdą, takim forkiem Uniswap'a na sieci Pulsechain. Mamy tutaj podstawowe funkcje typu swapy, możemy dodać sobie płynność i mamy jeszcze farmy. Tutaj mamy właśnie info o tym moście, który no jest lekko zapchany. Możemy się podłączyć i przetestować sobie ten bridge, tylko może w drugą stronę, Ethereum Mainnet. Jeśli chcielibyśmy przerzucić sobie 0,5 Ethereum, mam nadzieję, że będę tutaj musiał jeszcze potwierdzić na moim MetaMasku. Tak jest. Tak to dziwnie wyglądało i się wystraszyłem, że to od razu poleci i mi zje to Ethereum. Więc jeśli chodzi o gaz, $44. A ja tylko to robię po to, żeby Wam pokazać. Nie będziemy w tej chwili nic tutaj przelewać, bo na Etherscanie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ten bridge i tutaj w real time mamy większość transakcji jest pending. Tutaj akurat przeszło, ok? Także no trochę się tutaj ruszyło. W tym momencie mamy przelane 24 miliony tokenów. Przeleciało przez ten bridge w stronę Pulsechain.
Dzisiaj się pojawił również fajny post od Byczy Raport, możecie sobie przeczytać, o co tutaj konkretnie chodzi. Fajnie wyjaśnił chyba każdy aspekt, jeśli chodzi o ten projekt. Token PLS jest wykorzystywany do opłat transakcyjnych. Walidatorzy otrzymują 75% tokenu, jednak 25% jest przeznaczony na spalanie, przez co token PLS jest deflacyjny. Tutaj mamy o snapshocie, który miał miejsce 10 maja, więc jeśli mieliście jakieś tokeny 10 maja ERC20, to powinny one również tam być. Tylko że na sieci PulseChain. PulseX jest forkiem Uniswap, tak jest, to już wam mówiłem. Na PulseX jest fee 0,29. 76% tych tokenów idzie do dawaczy płynności, a 21% również na odkup i spalanie PLSX. Więc obydwa tokeny są deflacyjne. Jeśli chodzi o głównych graczy, od których możecie czerpać info, bo ja to jestem, wiecie, laikiem tutaj, dopiero poznaję. Xgrosz przede wszystkim i Heksymalista. Tutaj chłopaki dobrze ogarniają temat. No i jeśli chodzi o te sprawy techniczne, to w sumie będziemy mogli obserwować, jak pojawi się jakiś ruch na tej sieci. I teraz tak, mamy tutaj Sacrifice Checker, więc pewnie wielu ludzi może nie pamiętać, ile tam w ogóle siana wrzuciło. Ja również nie pamiętałem, aż do dzisiaj, jak sobie sprawdziłem. No i tutaj jest, proszę, moje poświęcenie. To trochę też pokazuje, jak poważnie podchodzę do tej inwestycji. Tak jak już mówiłem wcześniej, kupiłem sobie bilet w tym pociągu po prostu i jadę. Nie wiem, czy cokolwiek na tym zarobię, zresztą no, tutaj te ich obliczenia mi się bardzo podobają, ale co z tego będzie, to zobaczymy. Dobra, wchodzimy tutaj na ten PRC20 token scanner. Musimy być podłączeni naszym portfelem i teraz sobie skanujemy. I teraz jak nam przeskanował, to znaczy, że znalazł jakieś tokeny PRC20 na sieci PulseChain, to wyskoczy nam powiadomienie od MetaMaska i możemy sobie te tokeny dodać. Tu Illuvium na przykład trochę mi znalazło. Najbardziej wartościowe chyba będą te blue chipy, typu jakieś stablecoiny lub jakieś coiny DeFi. Chociaż mi tu pokazuje, że mam 509 tokenów i no mało mi wskakuje. Antimeter skoczył, jakieś grosiwo. O, tutaj mamy Social Good. Ciekawe, jak ten Social Good żyje tam. Wypadałoby nagrać jakiś update w sumie. Chciałbym raz nagrać taki update, te wszystkie aplikacje, które sobie ostatnio przerobiliśmy. No to niektóre działają, niektóre nie działają, wypadałoby to przebrać. A z tego ESG może jeszcze na hoście coś będzie, nie wiadomo. Ja tam zawsze jak robię jakieś zakupy na AliExpress, to używam tego ESG. Dobra, w końcu coś wartościowego. Zrapowane Ethereum, tylko 0,4. Dobra, niech on tu dalej skanuje, a my możemy wskoczyć na Dex Screener, gdzie możemy sobie przejrzeć pulę płynności, które już działają na tej sieci, które my również możemy sobie postawić. O, wskoczył ELT, chcemy. Ciekawe, czy te wszystkie tokeny będą mieć płynność, pewnie nie. Ale widać, że już tu są jakieś stablecoiny, jakieś shitcoiny. Xen oczywiście się pojawił, ja za bardzo nie znam tych wszystkich projektów, które tutaj są. INC to jest chyba ten token, który dostajemy za stawianie farmy. O, bity się pojawiły, proszę. Jeszcze coś tu mamy, BNB jakieś. Dobra, więc wbijamy tutaj na tego PulseXa, łączymy się naszym MetaMaskiem. Zobaczymy, co tutaj możemy sobie zeswapować, jeśli on już nam coś znalazł. No ale tego zrapowanego Ethereum mi nie widzi. Rysiek tutaj postował, że to są oficjalne tokeny, więc jeśli chcemy widzieć te tokeny, powinniśmy je dodać do naszego MetaMaska. I to się dzieje dokładnie tak. Tutaj dajemy, wklejamy ten adres i dajemy import. I understand, import. I wtedy tutaj jak klikniemy MetaMaska, to nam doda również do MetaMaska. I możemy sobie tak dodać oczywiście resztę tych tokenów. Dobra, tutaj mi pokazuje, że mam scan complete. Fajnie by było sobie wejść na Explorer. Tutaj mamy scan PulseChain. Jeśli przeskanujemy sobie nasz własny portfel, no to ja tutaj żadnych tokenów ERC20 nie widzę. Coin Balance History. Tu jest jeszcze jakiś inny Explorer. Sprawdzimy. Dobra, udało mi się. Mamy to, tylko teraz musimy sobie je pojedynczo dodać. One tutaj na MetaMasku już się pojawiły, a wejdźmy teraz sobie tutaj, dodajmy tego Illuvium, tak jest, ok. Bardzo możliwe, że tutaj w ogóle nie ma żadnej płynności do tego tokena. Może znajdźmy sobie coś bardziej popularnego niż to Illuvium. USDT na przykład. Teraz sprawdzimy, czy to USDT tego ryśka to jest to samo USDT, co jest tutaj. No mam w ogóle kosmicznej ilości. No i teraz mam tutaj problem z fee, bo fee jest bardzo wysokie. Muszę zapłacić 224 PLS
za tą transakcję, a ja mam tylko jedną sztukę. Każdy ma chyba tylko jedną sztukę. Także no tak to się tutaj nie pobawimy niestety. Widziałem, że też są jakieś problemy tutaj na sieci właśnie. Rysiek tu bardzo dużo postuje, dawał jakieś rozwiązanie, żeby odinstalować, zainstalować MetaMaska, wejść na incognito mode, zmienić przeglądarkę, ale ja już to wszystko robiłem wczoraj. Przy okazji nagrywania Layer Zero. Także ja już podziękuję. U mnie już jest wszystko na świeżo, to jest MetaMask instalowany wczoraj. Tu mam jakieś inne USDT, może to będzie lepsze. Nie no, to jest to samo. Może jakiś Baker? Sprawdźmy tego Bakera. Import, ok. 27 tysięcy. I brak płynności. Sprawdzimy sobie tego Waita, bo ten Wait to jest chyba airdrop. Ja w ogóle się dziwię, że to mam, bo myślałem, że tego nie odebrałem. Import. Ok, mam 11 sztuk. Niby mogę sobie zamienić, a jakbym chciał na pulsa zamienić? O, proszę. To ja bym chciał. No ale znowu fee jest 201 sztuk. No, chyba tutaj nic nie ogarniemy niestety. Przy takich fee to my podziękujemy za taką tanią sieć. Szczególnie, że żeby dostać te PLS-y, to w ogóle trzeba zapłacić teraz $44, żeby przebrydżować się. A ja chciałbym sobie tutaj postawić pulę płynności po prostu, o właśnie taką. No na przykład 0,3 tego tokena ze względu na jego wartość, ale chyba nie postawimy w ogóle puli płynności, bo nie możemy tutaj nic zrobić. No jest lipa. No z tym mostem jest trochę lipa. Gdyby to zalistował jakiś CEX, na przykład jakiś MEX albo jakiś BitGet. Na BitGecie już mamy Xena, mamy Hexa. Jeszcze jakby zaimplementowali sieć, to by było super fajnie i wydaje mi się, że jest tutaj szansa na to, żeby zarobić. No bo musimy wziąć pod uwagę, że społeczność, która się zebrała wokół tego projektu, to jest chyba najmocniejsza społeczność, jaką znam. Nawet lunatycy wymiękają i tutaj często aż takie sekciarskie podejście daje się tutaj wyczuć. Na czele którego stoi maksymalnie charyzmatyczny i kontrowersyjny lider w postaci Richarda Harta, który obnosi się ze swoimi torebkami Gucci, gdzie tylko się da. W marketing ten gościu potrafi bardzo dobrze, więc no przy dobrych wiatrach jest tutaj szansa. Ale żeby się dało coś tutaj podziałać w tym momencie, przebrydżować jakieś tokeny z czy na, postawić jakąkolwiek pulę płynności, co właśnie miałem dzisiaj w planach, to nie za bardzo tutaj można cokolwiek zrobić. No. Obserwowałem już starty wielu sieci i dopóki tutaj nie pojawi się jakaś konkretna użyteczność, dopóki ludzie nie będą chcieli tutaj przelewać swojego kapitału, no bo sam jeden DEX to nie wystarczy. Wiem, że powstają tutaj jakieś projekty, ale dalej jest tutaj bardzo wcześnie. Nie ukrywam, że chciałem się zainteresować, chciałem wyciągnąć tutaj coś z tego ekosystemu, no ale jednak te tokeny ERC20, które miały być tutaj największym airdropem w historii, to wygląda to raczej słabo. Więc no mamy tutaj kilka narzędzi, na pewno warto sobie przeskanować ten portfel, zobaczyć jakie tokeny tam są. Tutaj mam jeszcze jedno narzędzie, ale nie za bardzo wiem do czego służy. Także ja będę na pewno obserwował. Przeskanujcie sobie wasze portfele, żeby sprawdzić jakie tam są tokeny. Bardzo możliwe, że jeszcze wyciśniemy tutaj stąd, nawet jeśli nie poświęcałeś żadnych tokenów właśnie na tego Pulse Chaina czy na Pulse Exa, to bardzo możliwe, że coś tam masz. Dlatego sugeruję, żebyś to sprawdził. Na ten moment no nie za dużo da się tutaj zdziałać, ale będziemy obserwować, trzymamy kciuki za Ryśka. Miejmy nadzieję, że poza obnoszeniem się wuchtą siana swoimi torebkami i autami, to jest tutaj jeszcze coś więcej, co da nam zarobić. Także tyle ode mnie, dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę, siemanko, pozdrówki, jo! I'm getting ready to the back.